Dzień dobry, kochani, witam Was w kartach dnia na piątek. Piątek, karty dnia, zerknijmy na energię. Dzień bardzo spokojny, w którym wolelibyście zostać sami, dosłownie. Mam wrażenie, że to będzie podsumowanie tego wszystkiego, co się wydarzyło w ciągu tego tygodnia i w zależności od tego, w jaki sposób załatwiliście różne sprawy, a myślę, że to już jest za wami, tak? Że już wszystko jest pozałatwiane. Ten piątek to jest rzeczywiście taki prawdziwy początek weekendu. Możecie sobie odpocząć. Właściwie tutaj mi się oprócz tego pustelnika pokazały wszystkie karty, które, o których mówiłam w tym tygodniu, tak? Czyli i mamy tutaj tę czwórkę mieczy, czyli to osłabienie, może fizyczne, to, że najchętniej byście spędzili cały dzień w pozycji poziomej. No może oczywiście się wydarzyć tak, że po prostu zacznie Was coś rozkładać, tak? Nie bez kozery się ta sama karta pokazała dwa dni wcześniej. To mogły być symptomy, no i teraz jest jakaś kontynuacja. Oczywiście mam nadzieję, że tak nie będzie, ale również o tym chcę Wam powiedzieć. Umiarkowanie również pojawiło się już w tym tygodniu, czyli taki spokój, tak? Po burzy przyszedł ten spokój. Mam również jakąś kwestię oczekiwania, tak jakbyście czekali na coś, co macie zaplanowane. Na może jakieś spotkanie, tak? Bo tutaj mi się to pokazało gdzieś wieczorem. Możecie się z kimś umówić. Ale to jest właśnie taki dzień, że nabierzecie perspektywy, nabierzecie dystansu do tego wszystkiego, co się dzieje. Myślę, że pustelnik pozbędzie się iluzji. Pustelnik nie daje się tak łatwo wyprowadzić w malinę siódemce kielichów. Bo siódemka kielichów to są właśnie jakieś iluzje, takie oczekiwania nie wiadomo na co. I też może być tak właśnie. Też może być w ten sposób, że spojrzycie na jakąś sprawę tak na spokojnie, bo ten dzień pokazał się właśnie jako taki spokojny, niespieszny, z dystansem, z perspektywą, mądrością, też dojrzałością. A tak więc no, takie kwestie mi się tutaj dla Was, kochani, pokazały. Ja Wam życzę udanego początku tego weekendu. Jestem bardzo ciekawa, co pojawi się na sobotę. Trochę nas pokiereszowało tydzień temu. Trudny był ten weekend ze względu prawdopodobnie na pełnię, którą przeżywaliśmy w poniedziałek, ale mam wrażenie, że wszystko wraca na właściwe tory i już będzie tylko lepiej. Tak więc jeszcze raz takie informacje dla Was. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.